Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Doktor Tomasz Jerzewski. Pani Marta Michalska-Wosztel, dietetyk kliniczny. Dzień dobry, dzień dobry, nasz roślinny kardiolog. Tomku, nie wiem czy pamiętasz, ale jakiś czas temu rozmawialiśmy o zawałach. Tak, rozmawialiśmy. I dzisiaj chciałabym po raz kolejny poruszyć temat bardzo z Twojej działki, z Twojej pracy, a mianowicie temat udarów. Ja znam to niestety z mojej historii rodzinnej, ponieważ mój tata kilka lat temu miał udar. Mama znając jakby wszystkie objawy potrafiła bardzo szybko zareagować. i dzięki temu teraz no jest sprawny. No a niestety w Polsce co 6 minut według statystyk ktoś dostaje udaru i pod kątem też jakby przyczyn śmierci jest to trzecia, co do częstości przyczyna śmierci u osób dorosłych w populacji. No i niestety część zdecydowanie większa część tych osób pozostaje Właśnie z trwałą niepełnosprawnością już do końca życia. I Tomku tutaj mam w zasadzie do ciebie trzy pytania. Czym jest ten udar, jakie są objawy i jak zapobiegać? Więc może zacznijmy od tego pierwszego, powiedz nam, czym jest udar, i jakie mamy rodzaje tego udaru. Okej, okay, no to tak naprawdę udar to jest ostre uszkodzenie naszej tkanki, naszego mózgu. No i on może. To uszkodzenie może następować w takim zawałowym, powiedzmy, mechanizmie, i tutaj mamy ten najczęstszy udar, czyli w większości przypadków mamy do czynienia z udarem tak zwanym niedokrwiennym, czyli tak, zawał mózgu. To jest podobny mechanizm, bo dzisiejszy odcinek ma być trochę analogią do odcinka zawałowego, i tutaj jest taka analogia: rzeczywiście mamy udary niedokrwienne 90%, czyli 9 na 10 pacjentów z udarem. To są pacjenci, którzy przeszli udar niedokrwienny. Mechanizm no to jest mechanizm najczęściej miażdżycowy, zamykania się na blaszce miażdżycowej którejś tętnic, tym, tym razem nie zaapatrujących jakąś część serca, tylko prowadzących krew do jakiejś części naszego mózgu, czyli odcinamy dopływ krwi, dochodzi do martwicy tej części naszego mózgu, martwicy udarowej. Natomiast udary niedokrwienne również mogą mieć miejsce w takim mechanizmie, że w ogóle skrzeplina z innego miejsca naszego organizmu po prostu płynie z prądem krwi do mózgu i też właśnie czopuje jedną z tętnic mózgowych. I to również są udary niedokrwienne, tylko tam nie, nie pękła blaszka mierzycowa w mózgu bezpośrednio, tylko skrzeplina z innego miejsca migrowała. Może to być z tętnic szyjnych. Może to być z jam serca, i tutaj jest bardzo duża grupa pacjentów. Zauważcie, mamy takie arytmie jak migotanie przedsionków. Ta arytmia sama z siebie no, może być nieprzyjemna dla pacjenta, ale to, co jest najgroźniejsze w tej arytmii, to właśnie ryzyko, że skrzeplina w przedsionku wytworzy się taka galaretowata skrzeplina, i ona wypłukana z prądem krwi poleci do mózgu i powoduje najczęściej bardzo rozległe udary. Czyli w migotaniu przedsionków pacjenci najbardziej z punktu widzenia zagrożenia ich życia są narażeni właśnie na tego typu udary. I o tym trzeba pamiętać, dlatego lekarze w takich arytmiach dają pacjentom przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe, żeby minimalizować właśnie ryzyko tego scenariusza. Ok, czyli mamy udary niedokrwienne. I jeszcze jest jedna sytuacja, która z kolei jest najrzadziej omawiana. A jest najczęstsza w ogóle. Najrzadziej się o niej mówi. I to są tak, takie, słuchajcie, mikroudary. Czyli to są tak naprawdę sytuacje, gdzie dochodzi do zamknięcia tak małych odgałęzień naczyń w naszej głowie, że my nie rozpoznajemy tego jako udar. Któregoś dnia, nie wiem, po południu nas trochę boli głowa, może nam się trochę podwyższyło ciśnienie. No wiadomo, że po prostu miałem ciężki dzień, może to są bóle napięciowe. Natomiast, jeżeli nasi pacjenci często wykonują sobie badania na przykład rezonansu magnetycznego mózgu, i w tym rezonansie magnetycznym mamy taki opis, który generalnie uważamy, że to jest opis bez, bez istotnych zmian w naszym mózgu, ale opisane są tak zwane ogniska naczyniopochodne, czyli takie hmm. kropki na naszym mózgu. I słuchajcie, często właśnie, najczęściej te ogniska naczyniopochodne to są. Ogniska, gdzie doszło do zamknięcia bardzo małych, część milimetra, czasami milimetrowe, mniejsze naczynia. I one mają cienką ściankę. Ta ścianka grubieje, szkliwieje, i po jakimś czasie zamyka się to naczynie. Wiadomo, że nie mamy połowicznego niedowładu, że nasza mowa jest prawidłowa. Najczęściej jest to jakiś tam ból głowy. Te dolegliwości po jakimś czasie ustępują, ale jeżeli ci nasi pacjenci wykonują sobie rezonans magnetyczny. Na przykład w tym roku i wykonują go za 5 lat, to się okazuje, że tych ognisk pochodnych jest coraz więcej. I my wiemy, że tak naprawdę tego typu mikroogniska zmniejszają sprawność funkcjonowania naszego mózgu, ona się pogarsza, czyli zależy nam, żeby zapobiegać również tym mikroudarom. A jaki jest, dlaczego ich jest najwięcej? Ponieważ one towarzyszą najbardziej popularnej i najbardziej cichej i zdradzieckiej chorobie, jaką jest to nadciśnienie tętnicze. Czyli przewlekle podwyższone zauważcie ciśnienie tętnicze powoduje pogrubienie ścianek naczyń. A jeżeli te naczynia już wejściowo były małe, to jak te ścianki się pogrubią, to tam zamyka się światło i właśnie. Nadciśnienie tętnicze powoduje z czasem w tym mechanizmie pogarszanie się funkcji naszego mózgu, ponieważ zabiera nam kropkę po kropku kawał po kropce, po kawałku nasz, nasz mózg. I teraz przechodzimy już, już do tych najgroźniejszych udarów, mhm. czyli udarów krwotocznych. Czyli słuchajcie, no, na szczęście jest ich 10% około. Natomiast to są krwawienia wewnątrz naszej czaszki. No oczywiście, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, scenariusz, nie wiem, mamy motocyklistę czy wypadek samochodowy, dochodzi do urazu, uderzenia, mamy krwawienie wewnątrzczaszkowe, mamy krwawienie i uciska krwiak, uciska struktury naszego mózgu, które są bardzo delikatne, no i mamy udar krwotoczny, oczywiście może dojść do pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, malformacji naczyniowej i znowu, jaki scenariusz jest najpopularniejszy, no bo przecież nie nie wypadki motocyklistów. Najpopularniejszym scenariuszem jest to nadciśnienie tętnicze, czyli niekontrolowane skoki ciśnienia tętniczego są najczęstszą przyczyną udaru krwotocznego. Nie wiem, czy pamiętacie, świętej pamięci pan profesor Marian Zembala, można znaleźć na YouTubie jego pamiętny dla mnie, bo dla mnie zrobił duże wrażenie ten Wywiad z panem profesorem, jak on przebył już udar, przebył go w pokoju hotelowym w Paryżu i to był udar krwotoczny, ponieważ pan profesor zlekceważył swoje nadciśnienie tętnicze, będąc lekarzem przez całe życie, kardiochirurgiem. Daję ten przykład po to, że nie dziwię się pacjentom, którzy nie mają wykształcenia medycznego, bo lekarze również zdarza się lekarzom lekceważyć swoje nadciśnienie tętnicze i to się zawsze źle kończy. Tych powikłań naciśnienia jest dużo. Mam kurs cały na, na temat nadciśnienia tętniczego. To jest bardzo cicha i zdradziecka choroba. Natomiast w tym temacie, który dzisiaj omawiamy, czyli w temacie udarów mózgu, nadciśnienie tętnicze jest wyjątkowo ważnym, jakby podłożem, i podwyższone ciśnienie tętnicze to jest podstawowy czynnik ryzyka wystąpienia, wystąpienia udaru tak naprawdę na świecie. Tak. Ok, czyli mamy, mamy co to jest udar. Mamy niedokwienny, mamy krwotoczny. No i teraz słuchajcie, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, co tak naprawdę Marta Ty już powiedziałaś w wstępie. Powiedziałaś to, że udar został szybko rozpoznany, ponieważ osoba, która towarzyszyła pacjentowi... Mniej więcej skojarzyła objawy, bardzo szybko skojarzyła objawy, że to może być problem, ostry problem neurologiczny. Natomiast, no niestety, nie zawsze tak jest, a w mm -hmm. przypadku udaru, ja zawsze mówię, że tkanka nerwowa wybacza jeszcze mniej niż mięsień sercowy, czyli czas, kiedy my mamy czas na interwencję, żeby ograniczyć uszkodzenia związane z tym udarem, jest jeszcze krótszy niż w przypadku zawału serca. Czyli wyjątkowo ważne jest szybkie rozpoznanie, szybkie zwrócenie się o pomoc i potwierdzenie rozpoznania udaru i wdrożenie leczenia, ponieważ to będzie się przekładało już na, na, na wszystkie kolejne kroki i losy naszych pacjentów, i rehabilitację, i możliwości przywrócenia funkcji, tak? Mhm. No i czyli słuchajcie, mamy takie schematy, które są popularne, jest taki angielski schemat, może widzieliście na takich wykresach, jest schemat FAST, czyli jakby FAST, czyli szybko, działaj szybko, no mamy, każda z tych literek coś tam oznacza, mamy, mamy literkę F jak FACE, czyli jeżeli zmienia się symetria twarzy, opada kącik ust, prosimy pacjenta który ma jakieś dolegliwości, żeby się uśmiechnął. No i właśnie mamy jakąś asymetrię, mamy zaburzenia mowy, mamy drugą literkę, to jest A, czyli ARM, czyli ramię. Jeżeli pacjent nie może symetrycznie unieść ramion, no to, to prawdopodobnie mamy do czynienia z takim idącym porażeniem, paraliżem, na przykład jednej strony. Sprawdzamy siłę mięśniową. Na rękach, na nogach, jeżeli jest jakaś asymetria, pacjent mówi, wypada na przykład komuś szklanka z ręki, tak? No, no, to, no to nagle mhm. traci siłę mięśniową. Próbuję Wam tutaj uzmysłowić, jak to wygląda. Czyli mieliśmy FAST, czyli Speech, S, literka, mhm. no to będzie mowa, no to pacjenci mogą. Przestać mówić, mogą zacząć mówić niewyraźnie, mogą mieć problem w ogóle z artykulacją. Kolejny objaw udarowy, ale oczywiście nie we wszystkich literkach się wszystkie objawy e, mieszczą, bo mamy pacjentów, słuchajcie, z zaburzeniami równowagi. W tym tygodniu miałem takiego pacjenta, który wysiadł z samochodu, i pierwszym objawem było to, że się zatoczył, e, jakby świat zaczął mu wirować, mhm. e, miał jakiś ból głowy, ale dominującym pierwszym objawem były. Zawroty głowy, bardzo ważna sprawa. No, ból głowy jest mega ważnym objawem udaru, ale teraz pytanie, jak wam to opowiedzieć, bo ludzi boli głowa często, i teraz pytanie, czy za każdym razem mamy łapać za słuchawkę telefonu? Otóż nie, ale zwracam wam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli osoba, która jest w waszym towarzystwie, mówi, że pojawił się nagły, silny ból głowy. Albo jeżeli używa takiego sformułowania, że boli mnie głowa tak, jak nigdy w życiu do tej pory mnie nie bolało, tak? to to są tego rodzaju sformułowania, które zawsze powinny zapalać czerwoną lampkę i powinno się szybko działać w takim przypadku, bo nie może to być na przykład, właśnie udar krwotoczny, czyli taki ból, jakiego ta osoba do tej pory nie doświadczyła o, in, o takiej gwałtowności, ostrym charakterze, to zawsze budzi nasze, nasz niepokój. No i co jeszcze? Mówiliśmy o mowie, o sile mięśniowej. Oczywiście zaburzenia widzenia tak? mhm. są kolejnym objawem, który może być kojarzony z udarem. No i ostatnią literą w tym naszym schemacie FAST jest T, czyli time, czyli czas. Zauważcie, że w tym schemacie, który służy, żeby ludzi edukować do szybszego reagowania na, na, na pacjentów, którzy są zagrożeni. To jest czas i czas ma kluczowe znaczenie. Jeszcze raz to powtórzę. No to chyba tyle. No i teraz możemy przejść do tego wszystkiego, czy my pewnie mamy wpływ, czy nie. Co ty, Marto, na to? Tak, no to jest. Uważam, że kolejne pytanie, zresztą bardzo kluczowe, ponieważ tak jak właśnie część osób bagatelizuje nadciśnienie tętnicze, bo jakoś się przyzwyczaiłem, jakoś sobie z tym chodzę. To również bagatelizuje się to, że można mieć wpływ na wystąpienie udaru, ponieważ jest coś takiego, że ludzie myślą sobie, że te udary w większości przypadków są genetyczne. Czyli jeżeli babcia miała, dziadek miał, tata miał, no to ja już w zasadzie nic nie mogę zrobić, bo i tak mam tutaj skłonności genetyczne, to, to pewnie i tak mi to grozi. Albo w drugą stronę, jeżeli nikt w rodzinie nic nie miał, to to z kolei jeszcze bardziej tych pacjentów rozleniwia, no bo to już no przecież u mnie w rodzinie nie było żadnych chorób sercowo-naczyniowych, to co ja się tam będę, co ja tam będę dbał o siebie. I tutaj Tomku, Powiedzmy z medycznego punktu widzenia, jak to wygląda? Czy my faktycznie nie mamy wpływu na powstawanie tych udarów, czy może jednak mamy bardzo duży wpływ? Otóż słuchajcie, tak jak no jakby w większości chorób, oprócz tych stricte chorób genetycznych, gdzie my wiemy, że to tło jest pewne genetyczne, no to to jest, zauważcie, jak ja powiedziałem, że są podobieństwa do zawałów. Tak, e, e, czyli tutaj oczywiście marginesem, marginesem mhm. są genetyczne predyspozycje. Oczywiście mamy, jak już mówimy o tym, mamy ludzi, którzy mają, na przykład, genetyczne trombofilię, czyli mają zaburzenia mhm. krzepliwości. Oczywiście te zaburzenia krzepliwości w obie strony. Zauważcie, że jeżeli ktoś ma Tendencję do zakrzepicy uwarunkowaną genetycznie, to te zakrzepy mogą się tworzyć w mózgu i spowodować udar do krwienia. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma, nie wiem, hemofilię albo y, choroby y, y, układu krzepliwości, ale w drugą stronę, które powodują zbyt małą krzepliwość krwi, jest narażony na ryzyko większe udaru. Krwotocznego, czyli można powiedzieć, że, ale ile takich osób jest w skali populacji? No, oczywiście, bardzo mało. Oczywiście są, jest jeszcze kolejna grupa ludzi, którzy mają pewne problemy genetyczne, i to są te osoby z malformacjami naczyń i z tymi tętniakami, ponieważ są, są genetycznie uwarunkowane zespoły, gdzie mamy nieprawidłową budowę ściany naczyń, i u tych osób łatwiej dochodzi do tworzenia się tętniaków, które mogą pęknąć. Oczywiście, to też na to nie mamy wpływu, bo to, to jest uwarunkowane genetyczne albo jest to po prostu wada rozwojowa u takiej osoby. Natomiast my musimy się odnieść do populacji. Czy to jest duża grupa, gdzie dokumentujemy taką ewidentną genetyczną skłonność? To jest mała grupa i o tym trzeba pamiętać. Natomiast cała reszta nas tutaj społeczeństwa to my na te, na, na te udary zarabiamy tym, co robimy na co dzień. Zarabiamy na nie. Mhm. I trzeba sobie powiedzieć też jedną taką smutną, ale szczerą i prawdziwą e, e, konstatację, że no, my na coś umrzemy wszyscy, moi drodzy, także e, oczywiście choroby układu sercowo-naczyniowego, czy to są udary, czy to są zawały, powodują, powodują zgony i my wiemy, że te naczyniowe problemy są pierwszym. E, na pierwszym miejscu w ogóle, no i gdzieś na jakimś etapie my będziemy jakieś problemy mieli i często są to udary. I teraz też będę mówił o osobach, które są na diecie czysto roślinnej, bo te osoby też, słuchajcie, umierają. My wiemy, że troszeczkę się oczywiście dłużej żyje, ma się mniej schorzeń przewlekłych, degeneracyjnych, metabolicznych, ale My, na, na końcu naszego życia będzie jakiś gwóźdź do naszej trumny i często to są właśnie marta, udary, więc to też jest tak, że jakieś problemy nas w końcu dopadną w naszym życiu, ale oby jak najpóźniej i obyśmy żyli jak naj, mieli jak największą jakość życia, zanim nas te problemy dopadną. Dlatego, jeżeli mówimy o udarach, to zdecydowanie styl życia ma kluczowe, absolutnie Znaczenie, higiena, świadomość tego, co jest dobre dla mojego organizmu, ma absolutnie kluczowe znaczenie. I na miejscu pierwszym trzeba na 100% powiedzieć o ciśnieniu tętniczym. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest wiele, wiecie doskonale, jest wiele różnych tych dyskusji. Jaki jest poziom cholesterolu najlepszy, jakie jest najlepsze ciśnienie tętnicze, że lekarze obniżają normy, bo chcą przepisywać tabletki. Ale ja Wam chcę powiedzieć, że w przypadku ciśnienia tętniczego, to my wiemy, że jest takie ciśnienie tętnicze 110 na 70. I przy tym ciśnieniu, patrzymy dzisiaj tylko na udary, bo to jest dzisiejszy mhm. temat. Przy tym ciśnieniu mamy najmniejsze ryzyko, Przebudowy naszych naczyń, negatywnej przebudowy naszych naczyń i najniższe ryzyko zawału w dalszym życiu, jeżeli będziemy tego typu ciśnienie utrzymywali. Oczywiście wiadomo, że jeżeli masz ciśnienie 100, nie 110, tylko 115 i nie na 70, tylko na 75, to to jest cały czas bardzo super fajne ciśnienie, mm -hmm. i chciałbym, żeby wszyscy moi pacjenci mieli takie. Ale to już minimalnie, minimalnie gdzieś tam na naszym wykresie będzie minimalnie gorsze z punktu widzenia tych naczyń naszych mózgowych. I wiadomo, że ta krzywa będzie sobie rosła, to nie będzie linia prosta, ale przy tych wyższych wartościach to, ona się, to ryzyko będzie rosło bardziej dynamicznie. Chodzi mi o to, żebyście rozumieli, że to po prostu jest biologia. To jest tak jak jazda samochodem w trybie ekonomicznym. Może to jest nudne. Ale najlepsze dla silnika, dla spalania paliwa, i tak dalej. Taka, taka jest nasza biologia. Więc ciśnienie tętnicze to nie jest cyfra na aparacie, tylko to jest cała mechanika, to jest rozpychanie się tej krwi, to jest tarcie tej krwi o powierzchni naczyń, to jest mnóstwo różnych procesów, które tam mają miejsce. I z punktu widzenia udarów, to jest kluczowe, żebyście przestali wreszcie traktować nadciśnienie tętnicze jak cyfrę na aparacie, która się nie podoba lekarzowi. To jest choroba całego organizmu. Trzeba, trzeba promować tego typu przekaz. To jest choroba całego organizmu. Jeżeli starzeją się Twoje naczynia, starzeje się każdy centymetr Twojego organizmu, dlatego, że do każdego centymetra krew musi dotrzeć sprawnie i naczynia muszą być elastyczne. Jeżeli one twardnieją na wskutek wieloletniego nadciśnienia, no to to, to masz olbrzymie ryzyko właśnie. Dzisiaj mówimy o udarach, tak więc się na tym skupimy. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest cała nasza miażdżyca, o której mówimy często. Ja mówię o strategiach przeciwmiażdżycowych, no bo to jest, to jest no wiecie, dwudziestolatkowie no, mają zmiany miażdżycowe teraz i to już takie konkretne, więc to jest katastrofa w skali populacji i ten proces trzeba hamować i, i wdrażać odpowiednie strategie. Kolejna rzecz, czyli zakrzepy, bo mówiliśmy o zakrzepach. No to zauważcie, Marta, 30 ml na kilogram nawadniamy się, tak? Tak, 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 zawsze. No to zauważcie, zawsze. Marta, i promujemy pewne proste przekazy. Jeżeli nasi pacjenci mają, są odwodnieni, wasza krew jest gęsta, mhm. łatwiej o stworzenie zakrzepu. Jeżeli macie przewlekły stan zapalny, łatwiej o tworzenie zakrzepu. Jeżeli macie. Nieprawidło macie niedobory, na przykład macie podwyższoną homocysteinę znowu. Jest to kolejny czynnik prozakrzepowy. Tych czynników jest wiele. Jeżeli mamy, mamy inne niedobory, wiadomo, że na przykład niedobór witaminy D, słuchajcie, koreluje również z ryzykiem wystąpienia udaru. E, witamina B12, witamina D. E, warto, żebyście witaminy i mikroelementy bilansowali, oczywiście w absolutnej większości. Bilansowali w diecie. Tak. My wiemy, że również jest takie badanie, które dokumentuje, że zbyt niska zawartość witaminy E, ale nie mówię tu, że trzeba się zasypywać suplementami, bo tej akurat witaminy nie uważam, że to jest zdrowe ją suplementować, ale trzeba ją mieć na talerzu. Tak. Czyli pewna, pewna ilość naturalnych antyutleniaczy jest bardzo potrzebna i to jakby są takie ciekawostki. Czyli nasza strategia przeciwudarowa to powinna być strategia przeciwmiażdżycowa, albo inaczej, dieta przeciwmiażdżycowa, to powinna być strategia przeciwzakrzepowa, czyli tutaj dochodzi jeszcze nawadnianie i ruch, bo my powinniśmy usprawniać przepływ krwi. Jak się ruszamy, to nasze naczynia są wspierane przez pompę mięśniową, czyli to jest bardzo dla nas korzystne. Jest to generalnie strategia przeciwzapalna, część to się, bo miażdżyca jest chorobą też również zapalną, ale wszystkie stany zapalne będą zwiększały ryzyko również udaru. Mm -hmm. Co tam jeszcze można powiedzieć? E, oczywiście, papierosy no to, to jest czynnik bardzo proudarowy, czyli unikanie używek to jest uniwersalna strategia również przeciw, e, przeciwudarowa. Mm. No i tyle, no bo o aktywności ruchowej to ja już zasadniczo powiedziałem, tak? Czyli to są takie strategie, które są strategiami przeciwudarowymi. No nie będziemy omawiali diety przeciwmiarzycowej, przeciwzapalnej i jakby przeciwzakrzepowej, bo to jest materiał na inne odcinki. Ale chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, na czym trzeba się skupić, tak? E, oczywiście, bo moglibyśmy pisać różne scenariusze, bo mamy, nie wiem, imprezę, typowa sprawa. Imprezę facet popił sobie. E, Odwodnił się, zauważcie, tak. bo jak się pije alkohol, alkohol odwadnia. to. Od, odwadniamy się, tak, mamy ten efekt diuretyczny alkoholu. E, oprócz tego ma nierównowagę elektrolitową, zakwasił organizm, no jest jakby stoksykowany tym alkoholem. Następnego dnia dochodzi do e, napadu migotania, skoczyło mu ciśnienie, często. E, następnego dnia. E, e, ma napad migotania przedsionków, i nie wiem, wieczorem czy następnego dnia ma udar. Tak? To, jest, to jest, słuchajcie, pach-pach-pach i mamy młodego pacjenta, który jest inwalidą. Tak? Zobaczcie, ile z tych czynników, o których powiedziałem przed chwilą, w ciągu jednej doby się zadziało. Tak? Były używki, było odwodnienie, były zaburzenia elektrolitowe, była kwasica, no jakiś przejściowy stan zapalny. E, arytmia się pojawiła, stworzenie skrzepliny i mamy udar niedokrwienny. Tak? To, I czy to, czy to jest niezwykły jakiś scenariusz, my rozmawiamy, czy geny powodują udary, czy to, to, to jest codzienność w społeczeństwie, codzienność. E, codzienność także którą tak jak pięknie też właśnie powiedziałeś, że to jest ta nasza codzienność, na którą zazwyczaj ludzie machają ręką, bo znowu jakby się powtórzę, że jednak jak przychodzi tutaj pacjent do gabinetu i mierzę mu ciśnienie i na przykład pacjent ma tam 145 na 95, nie, ja się przecież dobrze czuję, przecież to jest takie moje ciśnienie, jak mam niższe, to już mi jest gorzej. Woda, no tak szklaneczkę dziennie, ale kawki to, to wypiję ze cztery, wieczorkiem się napiję jakiegoś alkoholu. Nie mówię o tym, że kawa jest niezdrowa, tylko chodzi o proporcje, że mamy cztery kawy kontra jedną szklankę wody. I alkohol jeszcze na przykład na wieczór. Do tego nam dochodzi brak dbałości o ciśnienie tętnicze, do tego nam dochodzi jeszcze brak dbałości o dietę, bo jednak często ludzie po prostu nie zwracają uwagi w nadmiarze pracy, obowiązków na to, co wkładają sobie na talerz. Do tego nam dochodzi brak ruchu, stres. I tak naprawdę kilka, kilka lat i, i mamy problem gotowy, jeżeli już to nie trwa kilka lat i za chwilę się nie uruchomi jakiś punkt alarmowy, tak jak tąku właśnie powiedziałeś, że to, to, to nie jest nic nadzwyczajnego, to są jakby sytuacje, które są życiowe. A wiesz, ja jak też zwracam często pacjentom uwagę na, na alkohol, to ludzie się dziwią, ponieważ. No, jest to raczej normalne w naszym społeczeństwie, że jedno, no ale to co tydzień nie można? No Pani Marto, no przecież to jest dwa razy w tygodniu, to tam jest nic, na no, jednak jak sobie to pomnożymy to się robi konkretna dawka, która akurat właśnie dla ciśnienia tętniczego będzie miała ogromny wpływ. No właśnie, także wiesz, no dzisiaj przedstawiliśmy całą jakby genezę, żeby tak. łatwiej było to zrozumieć. I mamy chyba kurczę, 27 minut, a ja mam jeszcze chyba kilka ciekawostek. To może zróbmy tak, że jeszcze nagramy jeden ciąg dalszy tych, tego udarowego wątku, bo myślę, że jestem w stanie Wami was Super. tymi ciekawostkami zainteresować. Także mm -hmm. myślę, że ten, ten temat udarowy jest dla was teraz bardziej przejrzysty. Wiemy, że jakie one są, co jest ważne, jakie strategie generalnie są istotne i że czasami to są proste scenariusze, na których my się po prostu przewracamy. A zapraszamy I... Was w takim razie na kontynuację, gdzie dorzucimy Wam kilka ciekawostek, które są komentowane w internecie, więc może po prostu chcecie usłyszeć, co my na ten temat sądzimy. Super Tomku, bardzo Ci dziękuję. Ja tylko jeszcze Państwu zwrócę uwagę, żebyście kilka razy przesłuchali to, co Tomek powiedział odnośnie reagowania i jakie są pierwsze objawy udarów. Trzeba to po prostu wykuć sobie na blachę, żeby wiedzieć jak reagować w sytuacjach domowych. I zapraszamy Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że oprócz ciekawostek nadmienimy chociaż kilka zdań o odjecie. No właśnie, będą, będą. I to będą takie, wiesz, popularne, właśnie, takie, które wiesz, no jest dużo nieporozumień odnośnie mm -hmm. tego. Także Zapraszamy na kontynuację, co? Tak, oczywiście, zapraszamy na kontynuację. Jak zwykle się nie wyrobiliśmy w czasie. Dziękuję Ci, Tomku, i do zobaczenia w kolejnym odcinku o Udarach. Do zobaczenia.